powiadomił prokuraturę, bo moim zdaniem to najpierw powinna być powiadomiona prokuratura. Po przestępstwie to powiedziała pani. To ode mnie pani. Ale tak, nie prawdopodobnie, szanowni państwo. Ale to nie prawdopodobnie, to to jest różnica od słowa przestępstwa. Także absolutnie ode mnie takie szanowni państwo. Natomiast jeszcze raz powtarzam. Pan dyrektor ma uzasadnienie. Tak samo i środki masowego przekazu. Mogą się do pana dyrektora zwrócić. Niech udostępni pan uzasadnienie i będzie państwo wiedzieli powody odwołania. Dlaczego? Żeby rozmawiać na argumenty, to właśnie trzeba znać powody odwołania. Ale proszę państwa, na dzień dzisiejszy nie mogę więcej. Dajmy głos panu przewodniczącemu. Ja już tak słucham bardzo długo od Wójta tych kłamstw, bo nie mogę jeszcze sobie tłumaczyć. Powiedzam państwu, my jako Rada nigdy nie słyszeliśmy uwag w stronę kierowanej do dyrektora. Także Wójt, czy na sesji, czy na komisji, nigdy nam nie powiedział, że tam się dzieje. I można tam coś tam skórać i coś. Mógł nawet przeze mnie, jeżeli sam nie miał z nim tematu rozmawiać, bo się przecież wywyższa, no to ja mu nie przekazałem. A Wójt mówi, że on nie widzi, nie ma z nim współpracy żadnej. Kto nie miał Wójta? Nie zwróciłeś się raz nawet do niego i do nas, żeby jakaś współpraca była. Tylko on już się ukrył całkowicie w szkole. Człowiek zgnuśniał, w ogóle nie chciał pracować, bo mu się odebrało wszystko. Tylko ty go zniszczyłeś. To tak spadło na radę, że zadzwonili i raz nikt nie mógł powiedzieć, że się popłakał nawet. Ja też. Wszyscy patrzymy, cała rada. Jak mogę tak powiedzieć? Ale to jest taki typ człowieka, że nie jawi siebie i zagnuśniony jest paru radnych i tylko ich chce kupywać. Zamęt w tej gminie. Ja nie mogę rządzić, działać, nic kompletnie. W imieniu swoim i radnych, którzy popierają ten proces, bo nie wszyscy popierają, wiecie. No wiemy. I jesteśmy z wami i będziemy dążyć, żeby dyrektora przyjmować. Dziękuję. Rozmawiałam z swoim synem, bo też do niego doszło to. Dzieciak się popłakał i powiedział, że 1 września on do szkoły nie pójdzie. Bo jak będzie miał innego dyrektora, on nie chce. Po prostu nie chce. I podejrzewam, że większość dzieci przyjdą razem z rodzicami tutaj. Słuchajcie, nie ma wyjścia. Musi pan niestety zwołać dyrektora. Nie ma obrotu. Bo to pójdzie już później i dalej jeszcze. My to wyciągamy tego. Wakacje mamy wolne, mamy czas, będziemy cały czas protestować przeciwko pana poczynania. 9 miesięcy niedługo zrobicie. Tutaj do tego wszystkich pan przewodniczący. Ja pracowałem z kilkoma radami. Tak samo z tą radą współpracuję. I moja wola jest jak najlepszej współpracy. Natomiast to, co mówił pan przewodniczący, to jest nieprawda.
tak nie jest. Prawda, prawda! 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 Nie ma współpracy! Przeżyłem kilku wójtów, a takiego wójta nie ma, który aby niszczy każdego! I niech wójt nie oszukuje! I myślę, słuchajcie, jeżeli wójt się nie zmieni, zrobimy referendum, jak jest tu większość i odwołamy... Tak jest! Prawo również wyrażałem wolę współpracy do... I taka współpraca z mojej strony jest bardzo... Nie ma żadnej sprawy! Panie panu, ja nie mogę być na zasadzie, że kto właśnie przyjdzie, ten ma rację, bo musiałbym tutaj o postępowaniu pana właśnie chciał mówić jako radnego, jak on prowadzi komisję, czym się zajmuje, ale to nie o to w tej chwili... Niech pan nie można dyskutować na zasadzie... To nie jest temat zarzutów do radnych, tylko my chcemy wyjaśnienia. Nie, my musimy... Panie wójcie, jest sprawa. Przyszłam do pana w pewnej sprawie związanym z dojazdem dzieci. Jedyne, co pan mi kazał się zachwycać, to tym, że dzięki panu dzieci mają w autobusie opiekuna, który się opiekuje dzieci. Moje dziecko mało co nie wyleciało z autobusu wtedy, bo gdzie inne dziecko kopnęło. Pan mi każe się zachwycać, że pan dał opiekuna. Jakiego? Co się zgłosiłam do pana dyrektora, każda sprawa była załatwiona. 3 godziny odjazdu późniejsze autobusu, na drugi dzień autobusy jeżdżą później. Dzieci nie muszą lecieć z językiem wywalonym do autobusu. A pan co zrobił? Nic! Nie jeszcze, no proszę! Nie jeszcze, nie jak się nosi, nie! Nie, powiedzmy! Ciszej, dajcie powiedzieć. Proszę państwa, ale nie ma w autobusach, nie tylko w, ale również w autobusach PKS-u są opiekunowie. Ale to dzięki panu przecież. Teraz, proszę państwa, nie wino opiekunów około 2 miesiące. Ponieważ poprzednim się skończył staż, Urząd Pracy zwlekał z przekazaniem nam stażystów, chodzi o finanse, i w związku z tym kierowca był upoważniony. Panie, mówiąc o sprawach...